pandemią. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, jak trudno będzie z tej pandemii wyjść i być może koronawirus będzie nam towarzyszył, aczkolwiek konsekwencje nie będą aż tak drastyczne, dramatyczne, potrafimy sobie z nimi radzić, no tak jak poradziliśmy sobie zasadniczo z grypą, choć to chyba poważniejszy problem niż grypa. No ale zbliża się druga fala, nie fala pandemii, ale fala konsekwencji gospodarczych. Potencjalnie to na tym rysunku jest nazwane recesją gospodarczą, ja bym raczej powiedział innym rodzajem kryzysu gospodarczego niż samo załamanie produkcji, bo my wzrost będziemy obserwować, ale on będzie bardzo nierównomierny, bardzo niestabilny, bardzo niezrównoważony. No a nadto trzeba jeszcze widzieć zachodzącą kolejną falę, jaką jest ta fala związana ze zmianami klimatycznymi. Jeśli się zacznie myśleć o świecie w ten sposób, no to można powiedzieć, że żyjemy w czasach mega kryzysu. To nie jest jeden kryzys, to jest nakładanie się wielu kryzysów. A jeśli tak, to znaczy, że chcąc sprostać tak złożonemu wyzwaniu, znajdujemy się w sytuacji, której musimy dokonać przestawienia transformacji, ale nie bardzo wiadomo, w jakim kierunku ta transformacja powinna zmierzać. Sytuacja jest tak złożona, że ona jest trudna do interpretacji, ale co jeszcze ważniejsze, jest pytanie, a kto miałby tę transformację przeprowadzić? Jakie są siły? Jacy są aktorzy, którzy mogliby to uczynić? W związku z tym posługuję się tym określeniem, które oznacza, że mamy do czynienia z takim fenomenem koniecznej transformacji, w którym nie ma wzorów. Nie można powiedzieć, zastosujmy te wszystkie znane metody przezwyciężania kryzysów, nawet tego kryzysu, który nam towarzyszył 10 lat temu, czyli globalnego kryzysu finansowego, bo do dzisiaj nie poradziliśmy sobie z konsekwencjami globalnego kryzysu finansowego. Więc nie ma ściągawek, nie ma formuł, nie ma wzorów. No trochę poruszamy się po omacku. I w tym sensie design thinking jest próbą działania, które nie będzie po omacku, nie będzie próbujmy wszystkiego, aż wreszcie znajdziemy tą właściwą odpowiedź. Jest raczej poszukiwaniem rozwiązania pożądanego, które jest zawsze obarczone niepewnością, ale jednak do czegoś ma nas prowadzić. Cały problem z design thinking polega na tym, że to jest podejście, działanie w konsekwencji, które zmierza do tego, by powiedzieć, nie możesz przyjmować jednej perspektywy, oglądu rzeczy czy oglądu sytuacji. Że jedna perspektywa jest niewystarczająca, jest zbyt ograniczona. Że w sytuacji, w której szczególnie masz dużą nieprzewidywalność, musisz dokonać zmiany, ale nie wiesz w jakim kierunku, musisz zdecydować się na otwieranie nowych perspektyw poznawczych. To jest zobrazowane właśnie pokazaniem tego okna jako jednej dominującej perspektywy, tego utrwalonego spojrzenia na świat i obrazu, który pokazuje, że musimy popatrzeć z różnych perspektyw. W tym przypadku ta metafora prowadzi do tego, by stworzyć inne okna. Stworzyć inne okna to znaczy spojrzeć z innego kąta, z innej perspektywy. Gdybyśmy myśleli w kategoriach teoretycznych, to powiedzielibyśmy, że przyjmijmy także spojrzenie z innej perspektywy teoretycznej, którą dotychczas stosujemy. Gdybyśmy mówili o zarządzaniu, to powiedzielibyśmy, ok, na przykład design thinking jest bardzo ciekawe, ale czy nie możemy pomyśleć jeszcze z innej oferty, na przykład zarządzanie przez wartości. Więc chodzi o to, żeby nie spoglądać na to, co się zmienia, tylko z jednego punktu widzenia, z jednej perspektywy. W istocie rzeczy zresztą te perspektywy muszą mieć także swoich autorów. Ktoś musi je wykreować, ktoś musi je wymyśleć. Więc chodzi o to, żeby spoglądanie z różnych perspektyw oznaczało w konsekwencji, o czym będę mówił, dialog, myślenie wspólne, uspójnianie wiedzy. Teraz jeśli ten obraz, a to jest logo Open Eyes Economy,
i Open Ice Economy Summit jako naszego kongresu, który odbywamy w Krakowie rokrocznie w listopadzie, a w tym roku po raz szósty. Jeśli ono pokazuje ten kierunek, to nie jest tak, że my mówimy, my wiemy. My mamy własną perspektywę i my lepiej rozumiemy, co mówią inni. My mówimy open eyes, to znaczy popatrz z różnych stron. Summit oznacza w tym przypadku, że wchodzimy na szczyt i spoglądamy na świat otwartymi oczami w każdą stronę i zastanawiamy się, jak dalej podążać. Czy iść na kolejny szczyt, czy też zejść do doliny, ale do której doliny? Gdzie szukać bezpieczeństwa i gdzie szukać drogi? I jeśli tak się myśli, to podstawą design thinking jest zawsze uruchomienie wyobraźni. Chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli nie uruchamiamy wyobraźni, czyli jeśli nie patrzymy inaczej niż dotychczas, jeśli nie sięgamy do innych wzorców, do innych formuł, również takich, których jeszcze nie zaproponowano, to nie możemy znaleźć w warunkach takiego mega kryzysu właściwej ścieżki postępowania. Problem z wyobraźnią jednak jest dosyć złożony, a mianowicie on polega na tym, że nad wyobraźnią chce się panować. I rzecz polega na tym, że istnieją takie siły gospodarcze i społeczne, które chcą panować nad naszą wyobraźnią. W związku z tym, wtedy, gdy dyskutuję o wyobraźni, zawsze pytam, czemu i komu służy wyobraźnia. Ona ma nas wyprowadzić. Tylko pytanie, czy ma nas wyprowadzić z labiryntu? Bo jeśli tak, to pytanie, dlaczego znaleźliśmy się w tym labiryncie? Ten obraz labiryntu pokazuje wyobraźnię, która jest uwięziona. Tak? To jest wyobraźnia, nad którą ktoś inny panuje. Ktoś, kto steruje naszą wyobraźnią. I jeśli chcemy uruchomić wyobraźnię, która nas wyzwala, oswobadza, daje nam szansę innego myślenia i działania, to musimy rozbić ściany tego labiryntu. Nie z niego wyjść, a rozbić, nie dać się zamknąć w tych schematach. Teraz, co nas więzi? Na ogół więzią nas te technologie, którymi zadawane są nasze pragnienia. Jeśli uczestniczymy w świecie wirtualnym i głównie w świecie wirtualnym, to wydaje nam się, że jesteśmy swobodni w nawigowaniu w tym świecie. Możemy się przerzucać z jednej skrajności w drugą, ale w istocie rzeczy poruszamy się po ścieżkach, które ktoś wyznaczył. Poruszamy się w labiryncie. Być może znajdziemy jakieś wyjście z tego labiryntu, ale czy na pewno? Czy nie jest tak, że znajdziemy się po prostu w labiryncie sąsiednim? W związku z tym, jeśli chcemy rzeczywiście wyobraźnię uruchomić, to musimy mówić tak, jak się to często podaje, out of the box. Czyli musimy rozbić ten schemat. Nie pozwolić na to, żeby zarządzano naszą wyobraźnią, narzucano nam ją. A to oznacza, że musimy z jednej strony być autonomiczni, po to, by być niezależni, ale z drugiej strony, żeby być niezależni, musimy być taką indywidualnością, która się kontaktuje z innymi. I wprowadzam takie rozróżnienie pomiędzy osobnością i odrębnością, pomiędzy singularnością, jednostkowością, a indywidualnością. Ktoś, kto jest singlem, żyje we własnym świecie, nie znajduje odniesień do innego świata, a jeśli ten świat inny jest, to jest świat lajkowania i hejtowania. To jest świat, w którym ja widzę swój ślad i swoją obecność przez to, jak inni się na mój temat wypowiadają, nawet tacy, którzy mnie nie znają, którzy kierują się pozorami. Jestem osobny, jestem sam dla siebie, ale zamknięty, bo sam się zamknąłem w ten sposób. Indywidualność jest odrębnością, jest autonomią, ale jednocześnie poszukiwaniem drogi do spotkania z innymi.
Dlatego, że żeby poznać siebie, zrozumieć siebie, rozwijać swoją indywidualność, a nie osobność, my musimy spojrzeć nie przez lustro, którym widzimy sami siebie, ale przez oczy innych ludzi. To wtedy, kiedy z nimi zaczynamy działać, komunikować się, rozmawiać, poznawać ich sposób interpretowania świata, rozumieć język, którym go oni opisują, to wtedy zaczynamy także znajdować siebie. To jest droga odnalezienia siebie, podczas gdy droga osobności jest drogą zatracenia w istocie rzeczy swej indywidualności. A jeśli tak, to problem polega na tym, że wyobraźnia, której potrzebujemy dla sprostania takim wyzwaniom, jakim jest transformacja ku nieznanemu, jest wyobraźnią uwspólnioną. To znaczy, że to nie jest tak, że moja wyobraźnia jest lepsza od twojej wyobraźni. Tylko, że jeśli chcemy zareagować na problemy, które mogą inaczej nas dotyczyć, ale dotykają nas wszystkich w jakiejś grupie, w jakimś odniesieniu, to musimy spojrzeć na ten problem, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, właśnie oczami różnych innych, korzystając z ich wiedzy, korzystając z ich doświadczenia, korzystając także z ich zasobów intuicji i wyobraźni. A to oznacza, że jeśli chcemy znaleźć drogę w tej transformacji ku nieznanemu, to tą drogę każdy, próbując wyznaczyć i wytyczyć dla siebie, musi ją wytyczać razem z innymi, którzy będą z nim podążać. Bo w istocie rzeczy muszą tą drogę zbudować, muszą tą drogę stworzyć. Ona nie jest dana, to nie jest odkrycie ścieżki. To jest stworzenie, wybudowanie drogi, którą będziemy podążać, żeby sprostać tym wyzwaniom. Dopiero wtedy, gdy wyobraźnia jest wyobraźnią uwspólnioną, w której łączy się to, co jest indywidualne, odrębne, z tym, co jest wspólne, ale wspólne nie na zasadzie zatracania indywidualności, nie kolektywne, a uwspólnione, wtedy wyłaniają się te nowe spojrzenia, nowe perspektywy. Wtedy zaczyna się, dopiero w tym punkcie zaczyna się design thinking. Opowiedziałem o tym, jaką rolę design thinking odgrywa wyobraźnia i co zrobić, żeby wyobraźnia nam służyła, żeby wyobraźnia nie była uwięziona, żeby nie było tak, że wyobraźnia służy innym do sterowania nami, a służy nam do wyzwalania i odnajdowania się. Teraz popatrzmy, jak to może wyglądać w odniesieniu do różnych dziedzin życia, którymi się zajmujemy. Zacznijmy od zmian klimatycznych. Już o nich wspomniałem. Ten prosty rysunek zaproponowany przez pana Marcina Popkiewicza pokazuje częstotliwość występowania różnego rodzaju temperatur w dużych miastach. W przeszłości było tak, że te dwie pierwsze pozycje, 1 i 2, oznaczały temperatury niskie. Te dwie środkowe temperatury umiarkowane. Te dwie ostatnie kostki 5-6 temperatury wysokie. Czyli w przeszłości mieliśmy w dużych miastach przeciętnie 1/3 dni w roku z temperaturami niskimi. Oczywiście te niskie oznacza relatywnie niskie, bo co innego będzie oznaczało to w takim kraju jak Polska, co innego w takim kraju jak Finlandia, a co innego w takim kraju jak Włochy. Regularność będzie taka sama, natomiast sam parametr będzie inny. 1/3 to były dni z temperaturą umiarkowaną, a 1/3 z temperaturą wysoką. A teraz z czym mamy do czynienia? Na czym polega zmiana klimatyczna? Że obecnie w mieście mamy taki układ, że 1/6 dni to są temperatury niskie, 1/6 temperatury umiarkowane, połowę dni to są temperatury wysokie. No, w naszym przypadku to są temperatury powyżej 20 paru stopni, ale
pojawia się 1/6 dni z temperaturami bardzo wysokimi. W naszym przypadku to jest temperatura powyżej 30 stopni w ciągu dnia i powyżej 20 stopni w nocy. Co się dzieje, jeśli następuje tego rodzaju zmiana? Mianowicie miasta, szczególnie duże miasta, stają się wyspami ciepła. I to ma bardzo poważne konsekwencje. Na przykład dla deficytów wody, dla infrastruktury zielonej i błękitnej, dla komfortu życia. Między innymi badania pokazują, jak wzrasta umieralność wśród osób starszych, jeśli występują po sobie 3 dni o wysokich, bardzo wysokich temperaturach. Tutaj mamy przykład Manhattanu, no więc może najbardziej zurbanizowanego kawałka świata. I ten pas zieleni otaczający Manhattan to jest pas, który został wprowadzony do miasta. Jego nie było. Właśnie po to, żeby przeciwdziałać temu, że Manhattan jest wyspą ciepła. To znaczy, że przy zmianach, które dotyczą całej powierzchni miasta i różnicy pomiędzy miastem a otoczeniem miasta, ta wyspa ciepła ma o 2 stopnie przeciętnie wyższą temperaturę. To znaczy, że wprowadzanie zielonej i błękitnej infrastruktury, tutaj ona jest w specyficzny sposób powiązana, zmniejsza presję klimatyczną. My nie wycofaliśmy źródła zakłócenia, ale zmiany klimatyczne nie możemy interpretować tylko w kategoriach, tak powiem, wielkich epok. Musimy interpretować jako coś, co nas dotyczy i czemu musimy przeciwdziałać. I to jest jeden z przykładów, czyli tworzenie zielono-błękitnej infrastruktury jako element czegoś, co nazywam design thinking. Skoro tak jest, analitycznie to wiemy, to uruchommy naszą wyobraźnię i zastanówmy się, co możemy w naszym mieście zrobić. Tak? Czy koniecznie musimy myśleć tylko o tym, jak te budynki budować, czy też możemy znaleźć równowagę pomiędzy tym, jak budować te budynki, a co jest w otoczeniu tych budynków. To jedno musi iść z drugim. Nie da się bez wyobraźni tego uruchomić. Z tym, że zwróćmy uwagę, że może się pojawić również no taka koncepcja, tutaj są przykład budynków z Mediolanu, której wybudowano specyficzne apartamentowce, takie zielone apartamentowce. Cena wynajęcia tych mieszkań, czy cena zakupu tych mieszkań jest horrendalna. Na ogół mieszkają tam nomadzi, to znaczy oni je wynajmują, ale sami przebywają na ogół nie więcej niż 2-3 tygodnie w roku, natomiast udostępniają swoim bliskim lub udostępniają przez agencje, które wynajmują te pomieszczenia. Otóż ta zmiana być może poprawia komfort życia tych ludzi, ale nie poprawia zmiany w mieście. W związku z tym popatrzmy na to inaczej. Na przeciwnej stronie jest coś, co to są obrazki z Malmö. To jest jedna z peryferyjnych osiedli w Malmö, który jest osiedlem rzeczywiście z infrastrukturą zielono-błękitną, ale co jest ważne, tutaj jest ten obrazek dzieci bawiących się, które zarazem jest to, ma walor edukacyjny. To znaczy, że mieszkańcy tego osiedla sami to utrzymują. To nie jest tak, że ktoś im dał. Oni mogą to użytkować, ale jednocześnie są świadomi, że jeśli tego nie będą robili, jeśli tego nie będą podtrzymywali, jeśli nie będą tego szanowali, jeśli nie będą uczyć swoich dzieci szacunku do tego, to znaczy, że problemy klimatyczne uderzą ich w ich osiedlu. Przejdźmy teraz do spraw związanych z gospodarką. A mianowicie, jak design thinking powinien odnosić się do czegoś, co się nazywa rewolucją 4.0. Ten specyficzny rysunek pochodzący z niemieckiego gazety gospodarczej Handelsblatt pokazuje androida, który nagle staje się sam z siebie potęgą. Ten obraz pokazuje, a ta flaga chińska to symbolizuje, że współczesne technologie związane z rewolucją 4.0 w coraz większym stopniu opodowywane są przez wielkie organizacje gospodarcze i dwa mocarstwa. Jedno Chiny nazywam mocarstwem imperium władzy, drugie Stany Zjednoczone nazywam imperium kapitału. I jeśli popatrzymy na największe platformy
również te platformy, które w istocie rzeczy w coraz większym stopniu rządzą naszą indywidualną wyobraźnią. Te platformy, które regulują nasze pragnienia, takie jak Facebook, jak Amazon, jak Google, to na drugim biegunie zobaczymy ich chińskie odpowiedniki. Te chińskie odpowiedniki są jeszcze mniej obecne w naszym życiu niż te amerykańskie. Ale problem polega na tym, że wszystkie one budują pozycję monopsoniczną. To znaczy, to nie jest monopol, bo monopol dotyczy pojęcia związanego z produkcją. Natomiast monopson jest pojęciem dotyczącym dystrybucji. One nie zajmują się produkcją. Amazon niczego nie wytwarza. Amazon jest tylko pośrednikiem. Uber niczego nie wytwarza. Ani nie kształci kierowców, ani nie produkuje samochodów, ani nie dostarcza benzyny. Jest pośrednikiem. Jest pośrednikiem technologicznym, ale ten pośrednik technologiczny, niezależnie od tego, czy lubimy korzystać z jego usług, czy nie, czy uważamy, że jest fair traktowany, trzeba pamiętać, że ma niskie ceny, dlatego chętnie do niego korzystamy, ponieważ uzależnia swoich dostawców. Z czasem będzie uzależniał, na razie uzależnia, tak jak powiedziałem, przez rodzaj oddziaływania na naszą psychikę, przez wszechobecność. Będzie uzależniał również nas. Tak, jeśli jest to urządzenie Echo, które rządzi naszą lodówką, to to Echo będzie nam przypominało: Jurek, pamiętaj, musisz zakupić ileś jogurtów, bo w twojej lodówce brakuje jogurtu tej marki. To oni będą, te urządzenia będą nami zarządzały, jeśli na to przystaniemy. I te wielkie platformy cyfrowe są bardzo często nazywane jednorożcami, unicornami. I w Europie wszyscy marzą, żebyśmy mieli pierwszego europejskiego jednorożca. Kandydatem była szwedzka firma Spotify, zajmująca się pośrednictwem dostarczaniu muzyki. Otóż Spotify się przeniósł do Stanów Zjednoczonych, bo jest za mało kapitału, mobilnego kapitału, który pozwalałby rozwijać i uzyskiwać przewagę tej marki, tej organizacji, tej platformy nad innymi. Ponieważ one wszystkie dążą do tego, żeby móc uzależniać swoich dostawców, w tym przypadku tych, którzy tę muzykę komponują, wykonują, promują, żeby móc uzależnić, musi wyeliminować konkurencję. Bo jeśli byłaby konkurencja, to nie można byłoby narzucać swoich warunków. Każdy wie, że jak chce, żeby jego książka była łatwo dostępna, sięga do sieci Amazona. Ale każdy, kto spróbował umieścić w sieci Amazona swoją książkę, czy to wydawca, czy autor, wie, że ma szansę do tego, żeby był czytany, ale nic na tym nie zarobi. To jeszcze będzie musiał do tego dopłacać. Dlatego ten rysunek pokazuje, że przeciwieństwem myślenia w kategoriach jednorożców jest kategoria, są zebry jako zwierzęta stadne. Te zwierzęta indywidualnie nie są w stanie poradzić sobie z drapieżnikami. Natomiast stadnie mają szansę przetrwania, są bezpieczniejsze, aczkolwiek to nie znaczy, że są od drapieżników uwolnione. W związku z tym, jeśli powiedzieć, że ten miły jednorożec jest w istocie rzeczy drapieżnikiem, to jeśli chcemy, to wybór jest w istocie taki: albo chcemy być tacy sami i walczyć o to samo, tylko chcemy być silniejsi i zdominować innych, albo jeśli nie chcemy być tacy sami, to musimy tworzyć rodzaj wspólnot ekonomicznych czy gospodarczych, w których nie wszyscy muszą być oczywiście zebrami, bo to mogą być rozwiązania, w których pojawiają się różne gatunki organizacji gospodarczych. Ale kiedy to myślenie inne jest możliwe? Tylko wtedy, kiedy zauważymy, że design thinking w przypadku przedsiębiorstwa i także projektowanie swojej trajektorii, swojego miejsca w rynku, musi wiązać się z dostrzeżeniem, że przedsiębiorstwo jest z jednej strony instytucją, z drugiej strony organizacją. Że w przedsiębiorstwie współistnieją dwa porządki. W wielu przedsiębiorstwach nie ma świadomości wagi tego drugiego porządku, jakim jest porządek instytucjonalny, porządek aksjonormatywny, porządek wartości. My często mówimy kultura organizacyjna, ale pod tym się niewiele kryje. Często mówimy, że jesteśmy firmą, która
deklaruje przestrzeganie takich wartości. Na ogół kończy się kodeksem, który wywieszamy, ale którego nie przestrzegamy. W związku z tym koncepcja, którą rozwijamy w ramach ekonomii wartości, czyli Open Eyes Economy, to koncepcja firmy idei, która łączy dwa porządki. Porządek zarządzania, który jest porządkiem funkcjonalnym, operacyjnym, w którym chodzi o zysk, o wynik ekonomiczny, o sprawność, o to wszystko, czego z ekonomii nie wolno wyrzucić. Ale jednocześnie jest drugi porządek, który nie mówi jak, ale odpowiada na pytanie po co? Po co? Czemu to ma służyć? Kiedy zyskuję samodzielność? Kiedy mogę budować swoją podmiotowość? Ten porządek, który jest właśnie porządkiem aksjonormatywnym, porządkiem wartości i reguł. I to jest ten porządek, który wyznacza naszą drogę. Określa, co jest istotą naszego przedsiębiorstwa. Dlaczego, jak jesteśmy IKEA, to nie możemy być czymś innym. Co jest dla nas wyróżniające? Co jest naszą dziedzictwem? Co chcemy utrzymać? Niezależnie od tego, że możemy zmieniać technologię, możemy zmieniać rynki, możemy zmieniać produkty, możemy zmieniać partnerów gospodarczych, ale zawsze będziemy chcieli zachować to, co nas wyróżniało i co buduje naszą odrębność, naszą indywidualność, a nie, że jesteśmy takimi samymi, co najwyżej bardziej drapieżnymi lub mniej drapieżnymi. Teraz chciałbym przejść do problemu ekonomicznego, ciągle mówiąc design thinking w czasie transformacji ku nieznanemu. I chcę powiedzieć o kategorii, która ekonomistów trochę interesuje, ale marginalnie, a kategorii wiarygodności ekonomicznej. Dlaczego ekonomista powinien myśleć o wiarygodności ekonomicznej? Ja będę mówił o wiarygodności ekonomicznej państwa. Poprzedni fragment dotyczył mikroekonomii, ten dotyczy makroekonomii. Bo chcę zaproponować taki ciąg myślowy. Wiarygodność jako warunek zaufania. Nie ma wiarygodności, nie ma zaufania. Jeśli nie jesteś dla mnie wiarygodny, wszystko jedno, jeśli państwo nie jest dla mnie wiarygodne, to nie ufam. Jeśli nie ma zaufania, to nie ma przewidywalności. Jeśli nie ma przewidywalności, to nie ma możliwości kalkulowania. Kalkulowania w znaczeniu oceniania poziomu ryzyka. A jeśli nie ma możliwości kalkulowania, to nie ma możliwości współdziałania. Gdybyśmy to myślenie, które jest myśleniem ogólnym, odnieśli do gospodarki, to pamiętajmy, że gospodarka i rynek działa na zasadzie wymiany, działa na zasadzie relacyjności. Oczywiście relacyjność można sprowadzić do transakcji, ale to jest skrajne myślenie o rynku i o gospodarce. My mówimy o tym, że relacyjności nie należy sprowadzać do dokonywania dealów. Że właśnie platformy działają na tej zasadzie, że liczy się suma transakcji i zyski z tych transakcji i nic więcej, reszta nie ma znaczenia. Firma, które są wyłącznie transakcyjne, nie ma znaczenia porządek aksjonormatywny i nie ma możliwości myślenia o wyobraźni, po co obciążać swoje głowy. Trzeba robić to lepiej, co robią inni. Dokładnie zachowywać się tak jak inni, tylko bardziej agresywnie. W związku z tym, jeśli mówimy, że to jest wymiana, to bardzo łatwo w przypadku gospodarki powiedzieć, jakie są konsekwencje ekonomiczne niskiej wiarygodności państwa. No weźmy sobie politykę monetarną, którą się zajmowałem. Co znaczy, że Narodowy Bank Polski lub jakikolwiek bank centralny jest niewiarygodny? To znaczy, że polityka monetarna jest oparta na założeniu, iż stopa referencyjna, która służy po prostu zapewnianiu płynności bankom innym, nie przenosi się na stopę rynkową. Przecież to nie jest tak, że rynkowe stopy ustala Narodowy Bank Polski. On ustala stopę referencyjną, po której pożycza innym bankom. Dlaczego jednak ten parametr ustalany, centralny parametr przez oddziałuje na procesy inflacyjne? Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że ustalenie tego parametru wpływa na to, jak zmienia się stopa rynkowa. Jeśli stopa rynkowa nie zmienia się tak, jak zmienia się stopa referencyjna, to znaczy, że nie można kontrolować inflacji.
To znaczy, że polityka monetarna jest nieskuteczna, ale to oznacza, że w istocie rzeczy niewiarygodny jest bank. Czyli wiarygodność banku oznacza lub nie oznacza, bo jeśli jest niska, nie oznacza, jeśli jest wysoka, oznacza, że w istocie rzeczy uczestnicy rynku nie mogą bazować na prognozach inflacyjnych, a jeśli nie bazują na rzetelnych prognozach inflacyjnych, to znaczy, że muszą w jakiś inny sposób kalkulować. To znaczy, że ich rachunki ekonomiczne stają się mniej pewne. To znaczy, że nie inwestują na dłuższy okres czasu. Tak samo jak nie inwestują, jeśli inflacja jest wysoka. Mówię o tym dlatego, by zrozumieć, że wiarygodność ekonomiczna to nie jest sztuczna kategoria, które sobie wymyślają niektórzy ekonomiści, do których ja należę, tylko że ona ma istotne działanie, istotny wpływ na zachowanie rynku. Teraz, jakbyśmy popatrzyli, jak wygląda z mojego punktu widzenia w tej prezentacji ekonomiczna strona funkcjonowania naszego państwa, ale każdego państwa, bo równie dobrze mógłbym tu mówić o Niemczech czy o Francji. Być może akcenty byłyby inaczej rozłożone. To zauważmy, że z jednej strony są restrykcje gospodarcze, które powodują ograniczenia podażowe i popytowe, a więc problemy z płynnością. To rodzi różne zjawiska ekonomiczne, w tym konsekwencje występujące w systemie bankowym. I oczywiście my to łagodzimy wzrostem zadłużenia, czyli tak zwanymi tarczami, ale zauważmy, że ilość pieniędzy uruchomianych nie generuje inwestycji, przeciwnie, inwestycje są nadal blokowane, a jednocześnie grozi nam kryzys finansów publicznych, a kryzys finansów publicznych prowadzi do kryzysu wiarygodności państwa, ekonomicznej wiarygodności państwa. To oznacza, że z jednej strony państwo działa tak, żeby stabilizować, zwiększać przewidywalność, ale z drugiej strony, działając tak, jak działa, wywołuje odwrotne od oczekiwanych skutków. Więc popatrzmy teraz na to, co było na samym początku i widzimy, że brak transparentności, bo ten slajd mówi o tym, jak różnią się oficjalne dane od danych Eurostatu, brak transparentności, wysoka dynamika zadłużenia, nieczytelność uruchamiania różnych działań związanych z tarczami płynnościowymi. Jak to w konsekwencji prowadzi do czegoś, co mnie interesuje. I tutaj 10 istotnych tez. Nie ma wiarygodności bez przestrzegania ustanowionych reguł. To, o czym mówiłem. Jeśli nie przestrzegamy reguł wynikających z konstytucji lub ustawy o finansach publicznych, kiedy je omijamy lub jawnie mówimy, nie będziemy ich stosować, to samo dotyczy sądownictwa i innych reguł. Nie ma wiarygodności. Wiarygodne państwo respektuje fundamentalne wolności i prawa ekonomiczne podmiotów gospodarczych, gwarantuje możliwość korzystania z nich. To nie chodzi o to, że wprowadzamy restrykcje, bo prawdopodobnie należało je wprowadzić. Ale czy w takim trybie, na takich podstawach prawnych? Niezależny i sprawny system sądownictwa gwarantuje nadzór nad przestrzeganiem prawa. Czy z tego punktu widzenia nasze państwo jest wiarygodne? Wiarygodność ekonomiczna nierozerwalnie jest związana z respektowaniem prawa do swobodnego stanowienia kontraktów między stronami, a katalog dopuszczalnych ingerencji stanowienia kontraktów musi być wąski oraz ustawowo i literalnie przestrzegany. Gdyby tak było, to nie mielibyśmy kryzysu frankowego i kryzysu bankowego. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jest jednym z fundamentów wiarygodnego państwa. Nadmiar regulacji, jego skomplikowanie i zmienność rujnują wiarygodność ekonomiczną państwa i destabilizują prowadzenie działalności gospodarczej. Nawet doskonale skrojone i mocno osadzone w aktach prawnych najwyższej wagi instytucje, obsadzane przez ludzi niekompetentnych, no mówiąc wprost, z nomenklatury partyjnej, obniżają wiarygodność państwa, rujnują wiarygodność tych instytucji. No, nie chcę nazywać Trybunału Konstytucyjnego, ale wiadomo, jaką większość prawników ma ocenę,
Dzięki propagandzie i manipulowaniu danymi można przez jakiś czas poprawiać nastroje, ale nie da się niczego zbudować. Wiarygodność ekonomiczna wymaga także respektowania przez państwo zobowiązań międzynarodowych. Z tym, jak wiemy, mamy problemy w odniesieniu do Unii Europejskiej. Nasze państwo ma w rezultacie niską wiarygodność ekonomiczną, ponieważ nie spełnia wielu z tych warunków. I jeśli my mówimy o niskim zaufaniu w stosunku do państwa, gdy chodzi o problemy opieki zdrowotnej i zwalczania pandemii, no co ujawnia się tym, że bardzo wiele rzeczy, które państwo wprowadza, dzisiaj już nikt nie respektuje. Jeśli rok temu ludzie byli zdyscyplinowani i byli przekonani, że tak należy robić, dzisiaj bardzo wiele osób to kompletnie lekceważy, bo nie jest przekonanych, że mamy do czynienia z czymś, co jest konsekwentnie wprowadzane i respektowane. Proszę państwa, powoli zmierzając do zakończenia mojej prezentacji, chcę powiedzieć, że o tym design thinking możemy mówić w odniesieniu do innych dziedzin. Ja w kolejnym fragmencie, czego nie będę rozwijał, odnoszę to do problemu kształtowania kompetencji. I powiem, że między innymi problem transformacji ku nieznanemu polega na tym, tutaj cytuję Alvina Tefflera z książki, która jeszcze pochodzi z poprzedniego wieku, że alfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie znają Excela lub nie potrafią programować, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych. To znaczy, że nasz proces nauczania musi uwzględniać także oduczanie się. Dlatego w wielu pracach, które powstają przy moim także współautorstwie, przy mojej koordynacji, podkreślamy bardzo, jak ogromne znaczenie ma edukacja relacyjna. Edukacja relacyjna jako przeciwieństwo edukacji transmisyjnej, jako edukacji, w której jest ktoś, kto wie i ktoś, komu się wiedzę transmituje. Na takiej zasadzie jest zbudowana w Polsce szkoła i uniwersytet. Że są ci, którzy wiedzą i ci, którzy mają się od nich nauczyć. Którzy mają przyswoić tą wiedzę. No więc mamy na przykład na uczelni programy nauczania, na ogół przygotowywane 5 lat przed rozpoczęciem ich realizacji, a po 5 latach ich realizacji zastanawiamy się, czy ci ludzie są przygotowani do wykonywania zawodu. Jakiego zawodu? W tym czasie świat, w którym będą uczestniczyli, się gwałtownie zmienił. I na nich nie poczeka. W związku z tym nauczanie tego, co wiedzieliśmy 10 lat temu, nie ma żadnego sensu. Sens ma natomiast powiedzenie sobie, że nowe kompetencje, których coraz bardziej potrzebujemy, one powstają w innym procesie, w procesie, w którym nie ma tego podziału tak sztywno. W procesie, w którym mamy do czynienia wzajemnym uczeniem się. I że ten proces zaczyna się w szkole, ale trwa po zakończeniu uniwersytetu. On jest nieustanny. To jest proces wzajemnego uczenia się, który jest zarazem procesem generowania wiedzy. Nie oddzielajmy tego, co na uczelni jest przekazywaniem wiedzy, od generowania wiedzy. Prawidłowo zorganizowany uniwersytet jest to uniwersytet, w którym jednocześnie, pracując ze studentami i pracując z tymi, którzy są poza uczelnią, generujemy wiedzę i kształtujemy kompetencje. Oczywiście jest problem, jak to zorganizować. I tu jest kilka bardzo istotnych rzeczy, jak to, że potrzebujemy partnerstwa, potrzebujemy właściwych form rekrutacji w przedsiębiorstwach, potrzebujemy studiów dualnych. To wszystko jest przez nas w ramach Open Eyes Economy opisywane, ale właśnie pokazuje, że istotnym elementem transformacji ku nieznanemu jest proces kształtowania nowych kompetencji, nieustający proces. I że ten proces nie polega na tym, że się opanuje pewne umiejętności techniczne, lecz polega na tym, że potrafimy wykorzystywać nowe technologie w sposób, który służy rozwojowi, naszemu rozwojowi i rozwojowi społeczności, której jesteśmy częścią, w tym organizacji, w której pracujemy. To samo można powiedzieć o problemie jeszcze większej skali, o problemie państwa. Jeden z raportów, który przygotowaliśmy, nazywa się 8 grzechów głównych Rzeczypospolitej, pokazuje, ja go nie będę rozwijał, że jesteśmy na rozdrożu. Że z jednej strony jest ten ciąg myślowy, który mówi tylko państwo, tylko silna władza,
tylko scentralizowane rządzenie zapewni nam bezpieczeństwo. W związku z tym musicie się godzić z ograniczaniem wolności, ograniczaniem waszych swobód. I to jest ta droga, którą oferują nam obecnie rządzący. No, z bardzo, powiedziałbym, umiarkowanym wynikiem. Natomiast pytanie, czy jest alternatywa? I staramy się powiedzieć, że alternatywą jest solidarny rozwój. Czyli właśnie to, od czego zacząłem. Uruchamianie wspólnej wyobraźni w różnych dziedzinach. Bo to jest wspólna wyobraźnia, która jest potrzebna na Uniwersytecie Ekonomicznym. To jest wspólna wyobraźnia, która jest potrzebna w teatrze, muzeum, w urzędzie, w mieście. W jakimkolwiek układzie społecznego odniesienia jest nam potrzebne uruchamianie wyobraźni, żeby odpowiedzieć na pytania nie o to, jak załatwimy sprawę zmian klimatycznych w skali globalnej. To jest wielkie zmartwienie. Ale jeśli nie zaczniemy od naszego miasta, to nigdy nie zaczniemy również od spraw globalnych. Mamy prawo domagać się od tych, którzy rządzą światem, czy rządzą, kto to jest, tylko wtedy, kiedy sami podejmiemy działania nas dotyczące. No i teraz, od czego w związku z tym zależy powodzenie design thinking w skali państwa? No i tu wymieniamy takie rzeczy jak respektowanie zasady pomocniczości państwa, niezależność instytucji publicznych od wpływów partyjnych. No jak mówimy, Narodowy Bank Polski, to jest instytucja państwowa, a nie partyjna. Nie powinno być tam nominatów partyjnych. Powinny być tam osoby o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i niezależnie. To nie ma znaczenia, jakie szkoły myślenia oni ekonomicznego tworzą. Nie ma znaczenia, czy są gołębiami, czy są jastrzębiami. Wszyscy mnie uważali za gołębia, a okazało się, że jestem raczej jastrzębiem. To nie ma nic do rzeczy. Ważne jest to, czy będąc członkiem Rady Polityki Pieniężnej, myślę jak niezależny ekspert. Ekspert to znaczy, że mam wiedzę i tę wiedzę zdobywam, a niezależny to znaczy, że nie ulegam żadnym wpływom, tylko kieruję się swoją wiedzą. Więc tu wymieniamy szereg rzeczy, które jeśli ich nie ma, to nie ma możliwości pójścia w kierunku tego nieznanego na drodze solidarni w rozwoju. Ale dlaczego nie mamy się domagać, by istniała rzeczywista solidarność terytorialna, by istniała rzeczywista solidarność międzypokoleniowa, by organizacje gospodarcze były organizacjami, które respektują różnorodność międzypokoleniową, w której nie ma podziału na tych, którzy mają robić, wysłuchiwać instrukcje, i na tych, którzy wiedzą lepiej, bo tak nie da się współczesnym przedsiębiorstwem zarządzać. Dlaczego nie mamy się domagać dbałości o wiarygodność ekonomiczną państwa, którą opisywałem? Proszę Państwa, starałem się powiedzieć, dlaczego, jeśli chcemy myśleć inaczej, szukać drogi, która przełamie megakryzys, dlaczego musimy otworzyć oczy i dlaczego musimy bazować na podejściu design thinking, które zaczyna się od wyobraźni i w którym kategoria wiarygodności partnerów, wiarygodności aktorów ma takie znaczenie. O tym wszystkim będziemy mówić na Open Eyes Economy Summit 6. edycji kongresu w Krakowie 16-17 listopada, a ja Państwu dziękuję za uwagę. Ja Pani nie słyszę. Dziękujemy bardzo Panie Profesorze. Mamy pytanie z publiczności. Czy możemy jeszcze zadać? Jasne. Pytanie brzmi, jak zachęcić do solidarnego rozwoju? Przeciętny Kowalski oczekuje stabilnej pracy, wypłaty, czy też wzrostu stopy życiowej, a nie realizacji bardziej wyniosłych idei? Wedle zasady, że ideą gara się nie zapełni, czy jesteśmy w stanie to zmienić? Ja bym w tym pytaniu widział dwa poziomy. No jest poziom, nazwijmy taki elementarny, tak? Znaczy, jeśli ktoś mówi, gara się nie zapełni, no to ja rozumiem, że mówi o tym, że jest zagrożone bezpieczeństwo na poziomie takim elementarnym. No, czy że grozi nam głód, że nie mamy jakiegoś podstawowego bezpieczeństwa i tak dalej. Oczywiście, jeśli żyjemy w świecie, który jest dżunglą, jeśli żyjemy w świecie, który nie jest, no powiedzmy, w jakimś kraju, w którym takie elementarne potrzeby, powtarzam, elementarne potrzeby nie są zaspokojone w odniesieniu do
w zdecydowanej większości społeczeństwa, bo nie wyobrażam sobie, by można pominąć fakt, że nawet w najbogatszych krajach pojawiają się takie zjawiska jak bezdomność, jak ubóstwo, skrajne ubóstwo, mówimy o skrajnym ubóstwie. No więc w takich sytuacjach oczywiście te rozważania, które mogą sprawiać wrażenie filozofowania, są odległe. No właśnie na tym polega między innymi myślenie o rozwoju człowieczeństwa i ludzkości, że zdajemy sobie sprawę, że podstawą naszego myślenia jest zaspokajanie potrzeb elementarnych w danym społeczeństwie, w odniesieniu do jego poziomu bogactwa, w sposób zasadniczy. Więc jeśli ktoś mówi, dobrze, ale nie godzimy się najpierw na skrajne ubóstwo, to ja wtóruję i pokazuję, jak można to zrobić. I ten mój sposób myślenia temu nie przeczy. Przeciwnie, od niego się on zaczyna. Jeśli dzisiaj tego nie mówiłem, to nie dlatego, że to uważam dzisiaj w Polsce za najważniejszy problem. Przez co nie chcę powiedzieć, że nie ma ludzi bezdomnych albo nie ma sytuacji niedożywienia dzieci w Polsce. Ale na pewno to nie jest jakiś dominujący nasz problem. Teraz, ale gdybyśmy sobie wyobrazili, że jest problem, to ja się pytam, czy ktoś wierzy w to, że scentralizowane państwo, że rząd i premier zapewnią nam dożywianie dzieci, czy też to dożywianie dzieci w istocie rzeczy będzie zależało od tego, jak będzie działała gmina. Że rząd stworzy oczywiście jakieś ramy, być może i wsparcie finansowe, ale tak naprawdę to będzie musiało być zorganizowane przez posiłki w szkole, przez wsparcie dla rodzin. No więc to jest właśnie przejaw solidarności. Że w naszym środowisku, jeśli się coś takiego dzieje, to na to się nie godzimy. A co jest łączeniem jednego i drugiego, a mianowicie teza, że jeśli chcemy rozwoju ogólnospołecznego, to nie możemy pominąć prawa do jakości życia i rozwoju każdej osoby. Że kwestia godności każdej osoby to nie jest tylko kwestia praw rozumianych jako spisane w konstytucji normy i przepisy. To jest kwestia także uznania, że podstawą społeczeństwa solidarnego jest prawo każdego do jakości życia i rozwoju. A więc w konsekwencji prawo każdego dziecka wiejskiego do dobrej edukacji i do szans wybicia się. Jeśli jest tak, że tej tak rozumianej równości jako szansy, jako dostępu, nie tylko szansy, ale jako dostępu, z którego wynika szansa nie ma, to nie jesteśmy solidarnym, ale czy ktoś to sformułował tę tezę o tym, że ja jestem człowiekiem, który gdzieś tam w chmurach sobie się porusza, a nie myśli o praktyce, zlekceważyłby ten sposób praktycznego myślenia? Dobrze. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za odpowiedź i za inspirującą prelekcję. My niestety musimy kończyć. O 13:00 zapraszam wszystkich na następny panel, który poprowadzi profesor Elżbieta Mączyńska. Proszę pozdrowić profesor Mączyńską, z którą się przyjaźnię. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz dziękuję, panie profesorze, za wystąpienie.